Dzień dobry, witamy w samo południe, mamy środek tygodnia. Idziemy na spacer, słońce świeci, zobaczcie. No po prostu żyć nie umierać. Niebieskie niebo, słoneczko, ani jednej chmurki. Jest pięknie, jest zimno, ale bardzo przyjemnie. Kurtkę mam rozpiętą, bo idę bardzo szybko. Hania sobie śpi, miałam do wyboru. Albo położyć się z Hanią, albo wyjść na spacer. No i wybrałam opcję drugą, czyli spacer, no bo już za kilka dni, za 3 dni dokładnie, ma spaść deszcz. Nie padało od 2 tygodni, o dziwo. No i deszcz ma powrócić do nas za 3 dni. Więc stwierdziłam, że jak będzie padał deszcz, to wtedy będę spać. A póki świeci słońce, wychodzę z Hanią na dwór. Idziemy sobie właśnie na spacer. Hania, tak jak mówię, śpi. Chcę Was zabrać w jedno fajne miejsce. Nie wiem, czy będzie otwarte. Co do okularów słonecznych, to powiem Wam, to są te moje nowe okulary słoneczne, które sobie niedawno zakupiłam, zamówiłam. To są okulary oczywiście korekcyjne, bo jak wiecie, mam wady wzroku. Powiem Wam, że super fajnie, pięknie leżą i tak dalej. Wydaje mi się, że do mojej twarzy pasują jak najbardziej. Ale mogłam wybrać opcję ciemniejszą, bo faktycznie no teraz słońce jest przede mną. Jak tak idę, to myślę sobie, że mogłyby być faktycznie ciemniejsze, bo była taka możliwość, jak je kupowałam, pani pokazywała mi różne odcienie tych szkieł. No, od takich bardzo, bardzo jasnych do bardzo, bardzo ciemnych. Ja wybrałam sobie takie pośrodku, myślałam, że wystarczy, ale mogłyby być ciemniejsze, no ale trudno, już są. Ogólnie rzecz biorąc, powiem, fajnie leżą, nie spadają z nosem. Jestem zadowolona, plus wszystko widzę. Udało się. Doszliśmy do tego miejsca, które chciałam Wam tyle razy pokazać. Jest otwarte, więc wchodzimy. Hania w ogóle się obudziła, czego się spodziewałam, jak tylko właśnie otworzyliśmy drzwi. During cold weather, please... Aha, dobra, że mamy trzymać zamknięte te drzwi, bo tam jest bardzo ciepło w ogóle. Ładko w tą stronę. A, w tą stronę się otwiera. Tak więc wchodzimy, słuchajcie. I zaraz Wam pokażę, co tam jest. Jest Hania, co by na to, muszę Hani ściągnąć czapkę. Słuchajcie, to miejsce jest w ogóle darmowe. Każdy tutaj sobie może przyjść. Zobaczcie, różne roślinki tutaj rosną. No jest bardzo fajnie, pięknie, egzotycznie. Uwielbiam to miejsce. Zobaczcie, no jest po prostu mega. Jest tutaj jak na jakiejś po prostu wyspie tropikalnej. Chodzimy dalej. Zobaczcie, jakie to piękne. Tam sobie pan jakiś śpiewa. Jakie to jest po prostu niesamowite. Uwielbiam tutaj przechodzić. Nawet jak mówię, na dawno nie byliśmy. Okej, idziemy dalej. Zobaczcie, jakie piękne te rośliny. Wszędzie właśnie stromek. Właśnie włączyli jakiś nawiew. Z lisa też egzotycznego. Tam jest jakiś mastek. To pięknie, pięknie to wygląda. Idziemy chyba sobie dalej prosto i potem zakręcimy. No tak to wygląda, to jest super miejsce, słuchajcie, darmowe w parku, który się nazywa Wittenshaw Park. Dla każdego. No myślę, że fajna sprawa. Zobaczcie, jakie tutaj kaktusy rosną. Tu jest w ogóle bardzo ciepło w środku. Zobaczcie. No po prostu mega. No tam te kaktusy, zobaczcie, mają nawet owoce już. Także Hania, zobacz, co tu się dzieje. Hania taka zmarszczona. Może sobie nie wiem, co tu chodzi, gdzie to mam, zebra. Dzień dobry. A może tego Duda wyciągniemy, co? A wyciągniemy Duda. Pewnie. Dobra, oglądamy dalej. Słuchajcie, kaktusy. Bo Hania to znacie. Piękne, piękne kaktusiki wszędzie. Będziemy się teraz zrobić pauzę i zrobić Hani zdjęcie i wysłać do dziadków. No już nie raz tu byłaś z dziadkami, ale dobra, robimy zdjęcie, wysyłamy i powracamy za chwilę. Okej, zdjęcia powysyłane, idziemy dalej. Jestem mega podjarana, że udało nam się tutaj wejść, naprawdę uwielbiam to miejsce, no po prostu uwielbiam to miejsce. Taki kaktus,
mnóstwo owoców ma. Wszędzie, wszędzie kaktusiki. Doszliśmy do końca, ale to nie jest tak naprawdę koniec tego miejsca, bo o, zobacz, tu jest taka pompa nawiewy, żeby to wszystko właśnie utrzymać w danej temperaturze. Skręcimy sobie i idziemy dalej. Widzicie, ludzie są. I zobaczcie, wkraczamy w kolejną sekcję. Wszędzie, wszędzie ładnie, pięknie. Sorry, że tak trzęsie tą kamerą, ale ja tu próbuję jak najlepiej nagrywać. Zobaczcie. W ogóle też, co jest fajne, przy tych kaktusach są napisy, co jest co. Więc wiecie, jak się komuś by coś podobało, to potem można sobie kupić, może odsadkę jakąś wziąć. Zobaczcie, tutaj piękna palma rośnie. Piękne są też ścieżki, ale najlepsze w tym wszystkim to, słuchajcie, jest, że tutaj można sobie przyjść, posiedzieć, bo tu są też ławeczki. O, tam na przykład widzicie, nie trzeba płacić, można sobie przyjść z książką na przykład. No mega sprawa, i w ogóle tu można przyjść, wiecie, z dziećmi. Jakie to jest super sprawa dla dzieci. Właśnie zobaczyć tu różne palmy, różne kaktusy, podotykać, pozwiedzać. No mega, mega fajna sprawa. W ogóle powiem wam, że no, te osoby, które nie wiedzą, nie mieszkają w Anglii, nigdy tutaj nie były. W Anglii też wszystkie muzea są za darmo, więc bardzo fajna sprawa, bardzo mi się to podoba. Jesteśmy przy kolejnym jakimś egzotycznym drzewku. Widzicie, jak ja jestem podjarana, no nie? Ja uwielbiam takie, wiecie, miejsca, bo ja w ogóle lubię tropiki. Lubię, jak gdzieś jeździmy na wakacje w ciepłe miejsca, tak więc jak ja tutaj przychodzę w zimę, a ja wam powiem, że ja się gotuję, bo tutaj jest, nie wiem, 20 parę stopni, to trzeba przyjść rozebranym. Wchodzimy w następną sekcję. To jest super sprawa. Mój Adam bardzo też uwielbia to miejsce. Tylko na chwilę obecną, ze względu na to, że jest zima, to jest otwarte tylko w takich godzinach, powiem wam, do południa i parę godzin po południu. Tak więc jak Adam kończy szkołę, no to to już jest pozamykane. Idziemy dalej, dojdziemy tam do wody. Jedno przejście jest zamknięte, bo tam remontują. Tutaj widać, że wszędzie siadzą, sadzą wszystko. Tutaj jest na przykład drzewko oliwne. O, tutaj znowu też coś rośnie fajnego. Widzicie? Jakieś jest różne owoce. Tutaj też oliwki będą rosły. Widzicie? Zalążki oliwek. Także super sprawa. Tutaj zaraz pójdziemy pod palmy. Fajne jest też to właśnie, że są informacje. O, tutaj bananowiec jest na przykład. Jest informacja na temat właśnie tego bananowca. Tu sobie rośnie. Bardzo dużo liście w ogóle bananowce mają. Któregoś razu wezmę was też do parku, który się nazywa Lynn Park. Tam też jest świetnie. Tutaj kolejny bananowiec sobie rośnie. Ciekawe, czy kiedyś mają tutaj banany. Hani się mega podoba. Tu jest takie przejście. Oni to remontują na razie. Jestem ciekawa, czy będą takie duże ryby, bo tu zawsze pływają mega duże ryby. Jest Hania. Hania zwiedza. Widać, że się podoba. O, doszliśmy tutaj do tego miejsca. Jest ten mini wodostaw. Są i ryby! Tylko muszę trzymać mocno aparat, żeby mi, wiecie, do wody nie wpadł. Dzień dobry, ryby. Są mega duże. Patrzą na mnie, bo chyba chcą jeść. Tam jest ich więcej. Przejdziemy tutaj. Wow, Hania, co to jest? O, podpływają. One chyba myślą, że ja im dam jeść. Ale nic z tego, słuchajcie, ja tutaj nie jestem w obsługi, tylko o, tu płynie więcej, widzicie, zobaczcie, one nawet puszczki otwierają. One myślą, że ja przyszłam do nich z jedzeniem, ale nie. Pamiętam, że tutaj była też taka ogromna zawsze ryba, która co jakiś czas podpływała, nie widzę jej teraz, ale ona była po prostu ogromnych rozmiarów. Nie wiem, nie widzę jej póki co, mam nadzieję, że nie zdechła, ale no, fajnie. Tutaj dalej mamy, o, też bananowce. Tutaj jest Hania, która naprawdę, powiem wam, jest podekscytowana. Ciekawe, czy uda nam się przejść tutaj przez tą... O, uda nam się przejść. Tu są palmy różne, ale idziemy teraz do... Wow, zobaczcie! Idziemy teraz do ptaszków. Tu jest kolejna ławeczka. Można sobie usiąść pod bananowcem. No i o, zobaczcie, ile tutaj jest rybek. To są mniejsze rybki. Tamta, o, tutaj duża płynie, bo łączy się ten staw z tym większym. Zobaczcie, ile ryb. Super. Tam jest chyba jakaś ciężarna ryba, bo jest mega wielka, albo no nie wiem, co z nią jest, ale Jezu Chryste, no ona jest jakaś mega gruba.
albo jest jakaś najedzona, albo będzie jaja wkładać, nie wiem za bardzo. Ale tutaj mają też ptaszki. Jak na jakieś wychwyce, to Wam pokażę. Widzicie papugi? Tam, na górze? Papugi są w różnych miejscach. A odnośnie papug, to zaraz Wam powiem ciekawostkę. Słuchajcie, w ogóle tutaj w tym parku, jak również w Churchton Park i Alexandra Park, nie wiem, może w innych też, jest bardzo dużo dzikich papug. To są takie naprawdę duże papugi, słuchajcie, pokaźnych rozmiarów, niebieskie i zielone. Ja nie żartuję, są papugi. To są papugi, które kiedyś uciekły z planu filmowego. Tutaj kręcili w Manchesterze jakiś tam film. I te papugi uciekły z planu filmowego im, no i zaklimatyzowały się, słuchajcie, i one tutaj sobie dziko żyją i do tego wszystkiego jeszcze rozmnażają się. Także naprawdę są takie momenty, kiedy tych papug można zobaczyć naprawdę, naprawdę mnóstwo. Jak się idzie tutaj przez ten właśnie park, to słychać je, widać je jak latają. Ciężko, wiecie, mi jest uchwycić kamerą, bo już nieraz chciałam nagrać, chciałam Wam pokazać, no ale nie wychodziło. Tutaj jakieś w ogóle też ładne kwiatek rośnie. Cisza, spokój, chyba teraz wszyscy wyszli i my tutaj jesteśmy z Hanią same. Tutaj w ogóle widzę też ptaszki sobie chodzą, no, które żyją tutaj właśnie w tych szklarniach. Także no, papugi też są w Manchesterze, wiem, trudno w to uwierzyć. Ktoś sobie pomyśli, jak tu w minusowych temperaturach mogą być papugi. Są, mówię Wam, zaklimatyzowały się. Na początku nam też było ciężko uwierzyć, ale naprawdę są i Artur właśnie opowiadał mi historię tych papug. Zobaczcie, no jakie to piękne. Ja nie wiem, czy to można dotykać, no ale chyba, bo tutaj nigdzie nie jest napisane, że jakieś trujące czy coś takiego. Także fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało to miejsce. Wychodząc, słuchajcie, z tego miejsca, z tego ogrodu botanicznego, spotkałam pana, który między innymi no, zajmuje się tym miejscem. Taki no, wolontariat prowadzi z innymi osobami, bo tutaj właśnie prowadzą w tym budynku, w którym znajduje się ten ogród, takie miejsce właśnie, że ludzie mogą sobie przychodzić w wolnym czasie, no i właśnie pomagać tam sadzić, wiecie, układać ścieżki, sprzątać, karmić te, poczekajcie, muszę Hanie dać smoczulka, karmić te właśnie rybki, ptaszki i tak dalej, sprzątać te kubki po nich. No i nawiązałam właśnie z nim rozmowę. Bardzo fajny pan. Rozmawialiśmy pół godziny. Już w końcu przestaliśmy. Mówię do niego, dobra, ja muszę iść, a on musiał po prostu coś tam już dalej robić, bo z taczką stał i ze mną rozmawiał. Zapytałam się go, ile w ogóle kosztuje ogrzanie tego wszystkiego, prowadzenie tego wszystkiego, no bo to jest za darmo tak naprawdę udostępnione dla publiczności. Powiedział, że w zeszłym roku sam rachunek za no, ogrzanie tego miejsca wynosił 40 tysięcy funtów. 40 tysięcy funtów. Kolosalna kwota. No i zapytałam, kto to płaci. Więc pan mi powiedział, że Urząd Miasta właśnie pokrywa te koszta utrzymania tego miejsca, a cała reszta doglądania tego wszystkiego, sadzenia, dbania o to i tak dalej, to wszystko robią po prostu wolontariusze. Ja o tym wcześniej wiedziałam, no ale teraz mam informację jeszcze, wiecie, z pierwszej ręki, tak więc Wam mówię. Super sprawa. Ciepełko tam jest, można sobie kwiatki posadzić, poznać innych ludzi, oni tam, wiecie, też kawka, herbatka, ciasteczka, także super sprawa. Porozmawialiśmy właśnie sobie też z panem o Polsce, o Anglii. Super facet, naprawdę super facet. Takich ludzi powinno być więcej na świecie. Zobaczcie, co tu się dzieje. To nie jest makijaż, nie, nie. Ja nie potrafię się malować, ale czegoś takiego to bym sobie nie zrobiła. Usta pomalowane pomadką mocno nawilżającą. Oczy wysmarowane kremem Nivea, takim zwykłym, tępym kremem Nivea. Nie wiem, co się stało. Od jakiegoś tygodnia mam mega suchą skórę. Może zacznę od początku. Jak wiecie, ja ogólnie rzecz biorąc mam problem z bardzo suchą cerą. Wiele razy już Wam mówiłam, że szukam jakiegoś odpowiedniego kremu, który by mi to nawilżenie faktycznie dał. To było chyba na początku listopada, tak mi się wydaje. Kupiłam sobie
kolejny krem do wypróbowania Avène, który po prostu był na liście no, jednych z najlepszych kremów właśnie do takiej cery bardzo, bardzo suchej, odwodnionej. Wam go nawet pokazywałam i mówiłam, że no świetnie, że jest taki właśnie tępy, ale że spoko, że się rozprowadza, że ta skóra cały dzień jest taka nawilżona. No bardzo byłam z tego kremu zadowolona. Cały listopad go używałam, potem cały grudzień. W grudniu zauważyłam, że pojówki palą. No i tak sobie pomyślałam, kurczę, czyżbym jednak miała jakąś alergię na ten krem, czy o co chodzi, bo na pewno nie tusz do rzęs, bo ja tusz do rzęs od lat używam ten sam z racji tego, że właśnie mam taki problem, jak zmienię tusz do rzęs, to bardzo często z pojówki mnie bolą, więc ja używam tylko ten jeden, jedyny. No i tak sobie myślałam, kurczę, nie wiem, może za bardzo, wiecie, wcieram ten krem czy co i wiadomo, no skóra na powiekach jest o wiele taka cieńsza, delikatniejsza. I sobie myślałam, może ją uszkodziłam w jakiś sposób. Potem tak się przyjrzałam, no i faktycznie zobaczyłam, że ta skóra na powiekach jest taka zaczerwieniona i taka mega, taka sucha, popękana i tu, i tutaj. No i jak wręcz nakładałam ten krem, ten z tego Avène, to mnie mega, słuchajcie, te powieki tak paliły. No ale sobie myślę, kurczę, no chyba to jest ze względu na to, że ta skóra jest popękana. No i dlatego mnie to pali. Bolą mnie strasznie te powieki, tak jak mówię, jak ten krem wsiąknie, to będzie widać, jak one są po prostu suche. Czy to ten krem? Czy mi brakuje jakichś witamin? Czy o co chodzi? Czy to dlatego, że był mróz ostatnio? Hej, jesteśmy. Znaczy, no ja i Hania jesteśmy. Minęło kilka dni, jest wtorek. Ja nawet bez maskary przyjechałyśmy z Hanią do okulisty. Powiem wam, że sytuacja pogorszyła się, jeżeli chodzi o moje oczy w ogóle. Nie wiem, czy też widzicie, jestem taka zaczerwieniona wszędzie. Nie wiem, co się dzieje. Oczy mam troszkę podpuchnięte, wy może tego nie widzieliście. Mam też takie, wy tego też nie będziecie, takie malutkie krostki mi się tutaj pojawiły. Bardzo, bardzo mnie pieką oczy. Tu też tego tak nie widać, ale są zaczerwienione. No i wczoraj właśnie jak zauważyłam te krostki, to stwierdziłam, że no nie, muszę jednak zobaczyć okulistę, bo nie wiem, co się dzieje. W ogóle zaczęła właśnie też mi taką, zaczęła mieć też bardzo czerwoną skórę, także używam już tego kremu Avène. Jedyne, co smaruję na twarz, to jest ten bio oil, taki, który używałam do ciała, jak byłam w ciąży. Nakładam go troszeczkę na właśnie na twarz, bo no muszę coś nałożyć, bo mi ta twarz po prostu za bardzo by paliła, tak? Ja mam bardzo, bardzo suchą skórę. A tylko i wyłącznie po tym olejku nie palą mnie oczy, to znaczy one mnie palą cały czas, ale nałożenie tego olejku nie sprawia, że palą mnie jeszcze bardziej. Więc to jest jedyne, co mogę na chwilę obecną nałożyć. Powiem wam nawet, że tusz do rzęs, który ja tak naprawdę używam chyba od 10 lat już, znaczy nie ten sam od 10 lat oczywiście, tylko jak mi się kończy, to kupuję nowe, regularnie jest wymieniany, bo no najlepiej po prostu mnie służy i nigdy na niego nie miałam alergii. Nawet jak tusz na rzęs nałożę, to powiem wam, że mnie oczy szczypią. Nie wiem, co się dzieje, cokolwiek z tą twarzą nie zrobię na chwilę obecną, to mnie po prostu te oczy tak szczypią, są mega suche, więc wczoraj nie wytrzymałam i umówiłam się właśnie dzisiaj na badanie okulistyczne. Jak takie badanie wygląda w ogóle, bo to nie jest badanie wzroku, tylko to jest takie badanie okulistyczne, żeby zobaczyć, co się z tymi oczami dzieje, dlaczego mnie bolą. Jak to wszystko wygląda, to wam opowiem, jak już będę po. Również wam powiem, jak taką wizytę załatwić, bo to nie jest też tak, że idziemy do pierwszego lepszego optyka, mówimy, że nam coś jest i nas przyjmują. Tu są tylko dwie opcje możliwe, jak właśnie takie badanie załatwić sobie, więc o tym wam też powiem, bo tu są osoby, które mnie oglądają z Anglii i często właśnie prosicie mnie, że jak będę załatwiać jakieś wizyty lekarskie, czy coś tam ważnego, to żebym właśnie się z wami podzieliła, bo to jest dla was ważne. Możliwe, że wam się też to kiedyś przyda. Przyjechałyśmy z Hanią na miejsce. Mamy jeszcze 20 minut i postanowiłam, że poczekamy w samochodzie, bo pada deszcz, jest tragiczna pogoda. Był mróz, a teraz po prostu leje. Hania zasnęła mi w samochodzie, więc chcę jej dać trochę czasu, niech się wyśpi. No i wtedy tak na 5 minut przed wyjdziemy. Mam na sobie
szalki ochronne będę mieć tutaj, nie brałam wózka, no właśnie, bo leje i za dużo po prostu ceregali by było w tym deszczu z rozpakowaniem tego wózka, wkładanie tam Hanie, no i ogólnie stwierdziłam, że po prostu łatwiej będzie, jak ją włożę sobie tutaj, rozłożę parasolkę i pójdziemy. Tak więc tak to wygląda. I do zobaczenia za chwilę, powiem wam co i jak, co ze mną jest i co robimy dalej. Hej, witajcie. Mamy już czwartek następnego dnia. Jestem sobie na spacerze i tutaj mam Hanię ze sobą. Jesteśmy dzisiaj w innym miejscu. Po prostu postanowiłam zmienić ścieżkę na jakiś czas, coś innego. Ale przechodząc do rzeczy, no bo mówiłam wam, że idę na wizytę okulistyczną. Tak też się stało. Poszłyśmy z Hanią, przyjęli mnie od razu, mieli tam poślizg, ale byłam przyjęta z marszu z racji tego, że przyszłam z malutkim dzieckiem, więc nie chcieli, żebym czekała, więc no fajna sprawa. No i teraz oczy. Miałam przeprowadzane na takie specjalistyczne badanie okulistyczne. Byłam badana różnymi tam lampami, lusterkami i tak dalej, sprawdzić jedno i drugie oko oraz co się dzieje pod powiekami, w ogóle skóra wokół oczu. Naprawdę bardzo fajne było to badanie. I co się okazało? Pani okulistka powiedziała mi, że najprawdopodobniej jest to najzwyczajniej w świecie reakcja alergiczna na jakiś z produktów, które używam. Ja podejrzewam, że jest to krem, ten z Aven, bo nigdy nic takiego mi się wcześniej nie przydarzyło, a wszystkie inne produkty używam już od dawien dawna. Tak więc no wytłumaczyła mi, że no właśnie zaczęło się od powiek, skóra zaczęła się muszczyć, powieki paliły, no bo jednak ta skóra na powiekach oczywiście jest o wiele cieńsza, delikatniejsza. Potem zaczęło właśnie wszystko dookoła boleć, swędzić, piec, oczka na sam koniec, no i teraz przestrzeniło mi się na resztę twarzy, no bo tak jak mówię, no jest jakaś reakcja alergiczna. Kazała mi ten krem odstawić, powiedziała, że na pewno muszę zacząć używać jakieś produkty do twarzy hipoalergiczne, żeby chronić i moją skórę twarzy, która jest bardzo wrażliwa, no oraz moje oczy, które są no teraz już w ogóle mega wrażliwe. Kupiłam też u nich krople do oczu, które mam stosować 6 razy dziennie przez no ile czasu? No powiedziała tak długo, aż mi po prostu przejdzie. Nie da się ich przedawkować, ale mówiła, że nie mam brać więcej niż 6 razy dziennie po kropelce do każdego oka za każdym razem. Biorę i powiem wam, że już mi zaczęło, już zaczęło działać. Jest lepiej. Dzisiaj nałożyłam maskarę i faktycznie nie piekły mnie oczy przy nakładaniu maskary. Nadal mnie nie pieką, wszystko jest w porządku, także na pewno to nie jest maskara. A chciałam już ją nałożyć, bo naprawdę bez maskary to już w ogóle te oczy wyglądają tak okropnie. Jeżeli chodzi o krem, słuchajcie, to wczoraj nałożyłam tylko no, taką oliwkę na twarz. Ale bardzo mnie ta twarz paliła, no to nie jest coś, do czego moja skóra jest przyzwyczajona. Pisałam też do lekarza ogólnego, bo tak mi ta pani okulistka też poradziła, żebym nie szła po prostu do drugerii i wybierała jakieś tam kremy sama, tylko żebym się zapytała o poradę lekarza, bo może lekarz mi coś doradzi, może dostanę coś na receptę, a może zostanę skierowana do dermatologa. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o wizytę u okulisty. Nic nie płaciłam. Za takie wizyty okazało się, że się nie płaci. To tak samo jakbym poszła do szpitala na takie emergency, tak, czyli na SOR, też bym nie płaciła. No i właśnie w takich miejscach, nawet prywatnych, też się nie płaci. Jedyne co musiałam zapłacić za krople do oczu, one kosztowały 13,99. Dosyć sporo jak za krople do oczu, ale powiem wam, naprawdę działają i powiedzieli mi, że nie muszę u nich kupować, mogę iść do apteki i poprosić jakieś po prostu krople do oczu, albo no mogę kupić u nich. Zdecydowałam się u nich, no bo akurat no mieli jakiś tam wybór tych kropli i to pani powiedziała mi okulistka, że te będą najlepsze na ten problem, co mi doskwiera, tak więc wzięłam je. Nie chciałam już, wiecie, jeździć do apteki i kombinować i brać cokolwiek i okazałoby się potem, że mi znowu nie pomoże. Tak więc dobrze zrobiłam. Idziemy z Hanią na spacer. Jeżeli chodzi o Hanię, to w ogóle osobna historia, ale to już powiem wam w domu, bo Hania jakaś jest marudna, nie wiem, skok rozwojowy albo zęby, albo cokolwiek. Budzi się przez ostatnie kilka dni o godzinie 5 rano, więc ja jestem mega też zmęczona,
ale ochani, dobra, jak będziemy w domu, zobaczcie sobie na nią. Teraz sobie pięknie śpi, ale w domu jest masakra, jeżeli chodzi o spanie na chwilę obecną. A więc dobra, my idziemy, wy oglądacie dalej, pa! Dzień dobry, pora na podsumowanie tego vloga. Ja wiem, on prawie w całości skupił się na tym, co się dzieje z moją twarzą, z moimi oczami. Początek był fajny, byliśmy w ogrodzie botanicznym. Ale podsumowując, dostałam krem, został on mi przypisany przez panią doktor, moją ogólną, ale można ten krem kupić w aptece bądź też w dużych drogeriach bez recepty. Ja zapłaciłam za niego 6,50. Jest bardzo, bardzo dobry, ma dozownik, skóra jest mega nawilżona, oczy nie szczypią, nie mam żadnych reakcji alergicznych. Jest to drugi dzień, kiedy go stosuję, jest świetny. No i mam te krople, które wam powiedziałam, zapłaciłam 13,99, też je stosuję do oczu, wszystko wraca do normy, czuję się o wiele lepiej. Mam koszulkę z Malborka, no i zaczynam kolejny dzień, jeszcze jest ciemno, jest 7 rano, my wstajemy. Do następnego odcinka, pa!